Pamiętam wiele lat temu, kiedy pewnie na jakimś pierwszym roku studiów w seminarium spieraliśmy się o jakieś wielkie kwestie teologiczne i przychodził nasz świątobliwy, już starszy ojciec duchowny, zatrzymał się na chwilę i mówi: dobrze, że się spieracie o prawdę. Dobrze, że poszukujecie jej. Dobrze, że są między wami te napięcia właśnie w poszukiwaniu prawdy. Bardzo mnie to wtedy zaskoczyło i mocno to we mnie zostało, że o prawdę trzeba się zmagać. Dzisiaj słyszymy, jak uczniowie sprzeczają się o to, jaka jest prawda, jak należy się zachowywać, czy należy zachowywać obrzezanie, czy nie należy zachowywać obrzezania. Uczniowie się spierają, w końcu wyruszają w drogę. Paweł i Barnaba idą do Jerozolimy po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest tak naprawdę Ewangelia, co mówi Pan Jezus. Prawda domaga się tego, by jej szukać, by się o nią zmagać. To nie jest tak, że już coś odkryłem, że już wiem, że już posiadłem mądrość, że już odkryłem Ewangelię, już teraz tylko mogę ją konsumować. Prawdę się cały czas zdobywa, o prawdę człowiek cały czas się zmaga. Żeby ją zdobyć, żeby ją poznać, trzeba wyruszyć w drogę. Wtedy tak naprawdę, kiedy człowiek jest w nieustannym poszukiwaniu, może dojść do pełni prawdy, bo prawdą jest Bóg, prawdą jest Jezus i ona jest nigdy niewyczerpana, ona jest wciąż do odkrycia.